Czy wy rozumiecie zasady w ogóle? Reżyserka w tym programie jest na bardzo niskim poziomie. Jezus, Tadeusz, ty mnie zawstydzasz. Mamy dwie trzyosobowe drużyny. Będę zadawać im pytania, na które mogą odpowiedzieć poprawnie, błędnie lub ukraść odpowiedź drugiej drużyny. Jeśli obie drużyny odpowiedzą poprawnie, dostają po jednym punkcie. Jeśli drużyna A odpowie dobrze, a drużyna B ukradnie im odpowiedź, to wzbogaci się tym samym o dwa punkty. Jeśli jednak odpowiedź drużyny A byłaby błędna, a drużyna B by ją ukradła, stan ich punktów zmniejszyłby się o dwa. W przypadku dwóch kradzieży runda kończy się bez zmiany zdobyczy punktowej. Na start każda z drużyn dostaje ode mnie 10 punktów. Zaczynamy zabawę! Witam w grze zdrajców. Jak się dzisiaj czujemy? Dobrze. Wow. No, inna grupa. Julia, nie wiem. Nie wiem, nie mogę ci powiedzieć. Gotowi na pytania? Zawsze. Jestem okay. W bardzo mocnej drużynie. Ile uczestników występuje w The Traitors Zdrajcy? Polskiej edycji. Polskiej edycji. Teraz moje umiejętności brzuchomówcze. Co? Musimy, gra umysł, rozumiesz? Dobrze. To była najtrudniejsza rzecz w moim życiu. Obracamy tabliczki. Poprawna odpowiedź to 24. No co wy jesteście guły? No myślę, że chcecie nam było? Ukraść. To chyba nie ten program. Grupa A ma teraz 11, słuchajcie, a bardzo dobra gra, naprawdę bardzo wam dziękujemy za taki wpis. Dobrze, zadaję kolejne pytanie. Jaki jest wzór na pole koła? Jakiś jest na pewno. Koło ma promień, nie? Przegramy teraz, chyba coś czuję. Nie, no to wiadomo, jaki jest wzór na pole koła, na co wiem. Szkoła podstawowa. Pewnie jakiś kwadrat tam jest, nie? Pier kwadrat. Na pole drugą powiedz głośniej, jakiś inny wzór. No dla pier, no. Przy kole zawsze jest pi. 3, 2, 1. Wracamy tabliczki. To nie jest. O, nie. Nieprawidłowa odpowiedź. Nie są zbyt koleżeńscy. Więc grupa B macie minus 2, więc macie teraz 7. Wzór jest pi r do kwadratu. Kwadrat, tak. I r duże równa się. Czy wy rozumiecie zasady r w ogóle? To jest reżyserka. To jest wszystko reżyserka. Jeśli mamy teraz w Polsce 12 godzinę, która jest godzina w Londynie? Na pewno jest jeden. Ja właśnie nie wiem, czy jedno, czy tego nie pamiętam. Ja myślę, że oni coś wiedzą. Oni podsłuchują, myślisz? Zapomniały się tego. Nie mam pojęcia, czy oni podsłuchują. Nie wiem, czy usłyszeli tak stąd. Cicho, mówimy tak cicho, że chyba nie podsłuchują. To jest, nie. Bądźmy uczciwi, tak? Ta, po przede wszystkim. Dobrze. Ta. Podstawa, to jest uczciwe. Okej. Okay. Odwracamy tabliczki. Obracamy tabliczki. No generalnie ktoś z nas się myli. O, poprawna odpowiedź to jest 11. Ojej! Czyli podsłuchiwali, a źle podsłyszeli. Jesteś genialny, jesteś genialny. Naprawdę, słuchajcie, cieszę się, że jestem w tej drużynie. Ile udało się zebrać podczas ostatniej edycji WOŚP w 2024? Można się pomylić o około 20 milionów. Podsiadło zebrało 20 milionów. 20. To jest jakoś dużo, to jest jakoś dużo. No dużo, nie wiem. Obracamy tablicę. 3, 4. Mamy, nie wiemy, czy to oszuczy. 375 milionów. Poprawna odpowiedź 175. Tak. Ta reżyserka tutaj. Niestety minus 2. Czy możemy już zmienić grę? Najważniejsza jest zabawa, nie przejmujcie się wynikiem. Nie dojdziemy do dziesiątego pytania. Nie przejmujcie się, my wydamy waszą nagrodę. Spokojnie. Nagrodę pocieszenia. Kiepska reżyserka. Trzy diabły w jednej ławce. No. Kolejne pytanie jest, kto z nas był najmłodszym uczestnikiem? No nie ja. Nie ja. Julia i Aleksia. Wiecie, że nie wiecie? No jasne, że wiem, jak gotowi? Zawsze. Gotowi? Obracamy tabliczki. No i nie chcę cię obrócić. Teraz ty pierwsza. Dajcie nam teraz. A jest równouprawnienie, tak? No to ja walczę o twoje właśnie. Dajcie nam stracić jakieś punkty.
Kradzież, tak? Tak. Tak. No, ukradli. Macie dobrą odpowiedź. Dajcie nam wygrać, jak już... Więc nie, to tak się nie wypada nawet nie zbierać. No nie wypada. Marwi, ja mam na słuchawkę. To jest mastermind. Tutaj jesteśmy podłączeni do waszych umysłów, moi drodzy. No. Dobrze, kolejne pytanie. Jaka planeta w Układzie Słonecznym jest najbliższa Słońca? Ojej, takie łatwe pytanie. No. Julia, chyba ty. Jesteś tak piękna. Nie, ona jest słońcem. Planeta się nazywa Merkuria, ale odległość jest 384 tysiące. Ty mnie zawstydzasz. Ty mnie zawstydzasz swoją wiedzą. No, no, ale jest cały czas, jak ja się długo uczyłem. Moje siostry kiedyś mi mówi, ale nie pamiętam go. Moje dzieci się tego ostatnio uczyły, ale nie, no, mi się wydaje, że tak, ale zobaczymy. Oni będą chcieli nas sprawdzić i będziemy mieć dobrą odpowiedź. No właśnie. Bo oni wiedzą, że ja wiem. Gotowi już? Tak. Oni wiedzą, tylko nie wiedzą, jak to rozegrać. Bo ja, czekaj, bo ja znam nawet odległość od orbity i czas kręcenia się tej planety. Kocham go. Ale teraz co z tym zrobić? Tak? Obracamy tabliczki. Teraz sobie piersi. No. Super, poprawna odpowiedź to Mercury. Po polsku. Brawo, Mercury. Na kolejne pytanie jest więcej niż jedna odpowiedź i będziecie musieli skończyć ten sentence. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama! Lama! Więcej niż jedno zwierzę to stado. No, albo stado, albo lama. Lama. Dobrze, obracamy tabliczki. A, no dobrze. Ale obstawiałam, że wpiszecie lama. Naprawdę. Tak? Zrobicie tam takie. Podsłuchują jednak. Czyli mnie dwa punkty, tak? No, niestety tak. To nie jest poprawna odpowiedź. Dlaczego? Jak to? Więcej jak to? Niż jedno zwierzę to jest stado. Pytanie było, dokończ zdanie. Więcej niż jedno zwierzę to. Tak. Stado. To nie jest koniec zdania. A, to jest cytat, słuchajcie. Poprawna odpowiedź to jest lama. Albo owca. Nie no, czujemy się szukani. No tak, ja to jest w ogóle te no pytanie tak, jest źle sformułowane. No tak. Moim zdaniem właśnie dobrze i oni ukradli z odpowiedź. A to jest tak, oczywiście. Ale zanim ja się zorientowałam, że my wygraliśmy, to minęło z 10 teraz minut, już tak? Wszyscy to wiedzieć, nie, że to jest reżyserka. Teraz jest dopiero sprawiedliwie. Niestety grupa B minus 2. Reżyserka w tym programie jest na bardzo niskim poziomie. Nieprawda, nieprawda. Jest zerowa. Nie, teraz muszę poszukiwać, że nie macie. Wygraliśmy fartem, no. Kolejne pytanie. W którym roku powstał pierwszy sezon The Traitors? I nie chodzi o Polskę. Ty to wiesz, a ja to nie wiem. Ja to wiem. Nie, się już nie wtrącę. My też to wiemy. Powiem wam tak, dziewczyny. Co? Nie możemy stracić. 3, 2, 1, obracamy. Kradzież. Kradzież. Poprawny rok to 2021. Ja wiedziałam, że Olga będzie chciała ambitnie błysnąć swoją wiedzą. Grupa A. Osoba, która wie o formacie więcej niż sam format. Sam format. Osobie. Niż twórca formatu. Niż twórca właściciel formatu do ciebie dzwoni. Okay, jak to tam było? Jak to? Okay, co zrobić? No dobra, kończmy tą nierówną walkę. Ile lat w Wielkiej Brytanii panowała królowa Elżbieta II? 50. Tadeusz! Można się pomylić o 3 lata. Ile miała zmarła? 90? 90, czy więcej? 56. Tylko teraz nie wiem, czy tu? Czy nie, chyba tu. Tu 22. Dziewczyny, ten statek idzie na dno. Dobrze, obracamy. Tylko nie kradnijcie. Kradnę, jak nic. Poprawna odpowiedź to 70. Jezus. I co, każdy po punkcie? Proszę. Ja uważam, że to jest moment na toast. W końcu zrobiliśmy coś zgodnie. Kolejne pytanie. Co to jest? Ma 3 nogi i zęby. No nie ja, nie ja. 3 nogi i zęby. Piła czy tartak, coś no tak. Takiego, to nie zwierzę. Ale jak przecież ma, przecież jak? To jak do kamery. Ale zęby masz tu. To jak do kamery ma zęby. Ty to. Czekaj. 5 sekund. Zostaw, za 5 sekund. No ja jestem ciekawa, co tam Dominika wpisałaś, naprawdę. Ten statek to nie. Dobrze, Titanic. Pokazujcie. No.
Widelec? Widelec i co tutaj mamy? Statyw od kamery. Statyw od kamery. Niestety nie macie poprawnej odpowiedzi, która jest fortepian. Fortepian ma zęby? Fortepian ma zęby, tak się mówi na zęby, chyba że został... Wyszczerpiony jakiś. Tadeusz, to nie wiesz? No nie wiem, no. Dobrze, żeby nam wytłumaczyć, bo my tutaj gdzie są zęby nie zgadzamy się z werdyktem. Na trzy nogi się zgadzamy. Ale Julia, opowiedz nam to, opowiedz to jako osoba z Miami, no. Tak, ja nie wiem, co to jest fortepian. Kolejne pytanie. To jest coś, co jest na ziemi? I w twoim domu. Czyli to jest takie polska zagadka. Mm-hmm, gra słów. Na ziemi i w twoim domu. To jest jakaś łamigłówka z internetu. Powietrze. W tym samym czasie powiedzieliśmy. Zagrajmy w te powietrze. Wymyślcie coś, dziewczyny. Będzie kiepsko, będzie kiepsko. To jest lipa. 10 sekund. Co wpisujemy? Chyba, chyba... Piszemy coś? Nie. 5. 4. Co wpisać? 3. 2. 1. Obracamy. Kradzież na banku, już widzę. Niestety poprawna odpowiedź jest pokój. Ale powietrze też dobre. Ja nie, ale ukradnie. Ale może zaliczyć. Julia, no ja bym zaliczyła. Nie zaliczę, gdzie niestety. Gdzie jest pokój na ziemi? No ukradliście nieprawidłową odpowiedź. Większej bzdury nie słyszałam. Czyli dla was... Gdzie jest pokój na świecie, przepraszam? Na ziemi i w twoim domu. W moim domu też bywa różnie. No. Może powiedzmy dobre. Tak, chcielibyśmy, żeby to była prawda. Tak. Następne pytanie. Czy anakonda jest wężem jadowitym? Ja bym im nie kradła, bo oni nie wpiszą poprawnej odpowiedzi, bo jest oczywista. My wiemy i oni wiedzą. No to wpiszmy poprawną odpowiedź. 3, 2, obracamy. Poprawna odpowiedź to nie. No. To co? To wygraliśmy. Już nawet się człowiek nie cieszy, powiem wam. Bo staraliśmy się, jest takie już. Staraliśmy się nauczyć od was przegrywać, ale no, ciężko nam to idzie. Wymień 4 aktualnych prowadzących Dzień Dobry TVN. Jest na pewno Ewa Trzyska. Ale poczekajcie, bo oni będą myśleć, że ja się chcę popisać, 4. Że umiem, tak? Tak. Mhm. Wszyscy tak będą myśleć, ja też tak myślę. Jak to robimy? Oni myślą, że ty wiesz na 100%. No więc na pewno będą kraść. Dobra, no, coś tam wiemy. Jak tonąć to z honorem? Wykończcie nas już. Wykończymy. Spokojnie. 3. Nie. Niech se ukradną. 2. Tak? Niech se ukradną. 1. Niech se ukradną. Dobrze, obracamy. Dobra, kradnijcie tam już. Obracamy? Odwracamy. Nazwiska, tak? A te nazwiska miałem? Tak. Dobrze. To są nazwiska właśnie. Kolejne pytanie. Tak. Jesteśmy. Iloraz to wynik mnożenia czy dzielenia? Poczekaj, Tadeusz, nic nie mów. No to jest wiadomo, co to jest dzielenie. No ale co robimy? Bierzemy co jest? Dzielenie. Oni według mnie wiedzą. Pytanie, czy będą chcieli kraść? To... Jak to rozegrać? Ja uważam, że Marwina zaryzykuj w ciemno. My nie patrzymy, bo to jest los. 3. Macie tam coś? Oui. Coś tam 2. Kradniemy, no. 1. Sorry. No mam nadzieję, że to już wiecie. Ja też mam taką nadzieję. Ja też. Obracamy? Obracamy. Kurde. Kradną. A co tutaj jest? Mnożenia. Kradzież też napisane. Nie, jest dzielenia. Dzielenia jest poprawna odpowiedź. Chcemy to po prostu szybko skończyć, słuchajcie. Więc niestety... No wiemy. Naprawdę? Wiem. Mówiłam, że jest słaba z matematyki. Dobra, nie drążymy. Ja wobec ciebie mam być szczery. Entomologia to nauka o rodzajach jakich zwierząt? Entomologia. Entomologia. Kurde, wiem, co to jest endokrynologia. Ja nawet nie wchodzę w dyskusję. Co? Nie wchodzę w dyskusję. Nie wiedzą tego, a to jest owada. Konie po betonie. Oczywiście, że to jest to. No przecież no, to jest oczywiste, nie? Obracamy? No pada. Tak, już toniemy. O czym? Ojej. Poprawna odpowiedź to jest owadów. Udało się! Coś nie możecie tego statku zatopić.
Kolejne pytanie. Jaki jest symbol chemiczny złota? Wiedzą. Są różne symbole. No patrząc po Dominice, to można by powiedzieć, że wie, jaki jest symbol złota. Wiecie, że nie. Albo nawet wręcz brylantów. No. Jest na ułowie, oni to wiedzą. Za chwilę powiedzieli prawdę, więc teraz nie powiedzą. To jest na pewno ułko, co robimy dwa razy, trafimy. 3, 4. Agieta jest srebro. Poprawne tak. Odpowiedź A-u. To jest AU. AU. Były tak, AU srebro, AG złoto. Czyli dowiedziałaś się jednak czegoś teraz, tak? Tak. Nie, minus 2. Kolejne pytanie chcecie za 10 punktów? Ja po prostu dodałam. Co 20? Tak. Kolejne pytanie za 20 punktów? Ja się zgadzam nawet za 20 punktów. Boicie się? Słuchajcie. Zagrajmy dwa ostatnie po 10 punktów za każde. Niech 10 mają szansę, bo tak to nie mają w ogóle szans. Po co im dawać szansę? Dobrze? Po co im dawać szansę? Bo i tak wszyscy wiedzą, kto wygrał, a możemy wygrać podwójnie. To jest argument. A możemy wyjść na takich odważnych, brawurowych, którymi nie jesteśmy. Dobra, zgadzamy się na każde kolejne pytanie z zwykłymi nerdami. Zgadzamy się tak. Dobra. Czyli dobrze, musicie kraść, są dwa pytania. I tak możecie wygrać. Okay. Dobrze. W którym roku miał miejsce drugi rozbiór Polski? No, Tadeusz. Wszyscy na Tadeusza. Nawet pamiętam godzinę i Tadeusz tam był. No. Tam byłem, oczywiście. Dziękuję ci bardzo. Dobra, Tadeusz, zakończmy. Kończmy te, bo my teraz gramy. Godzinę mamy też podawać? Tadeusz. Mhm. Taka jest poprawna data. Dobrze. Tak, taka jak teraz. I teraz co z tym? Wpisujmy poprawną. Niech kradną. Nie kradnie, nie wpiszą poprawnej. Oni nie znają. To dawaj, dawaj. Obracamy. No i tak musicie pokazać. Obie złe. Obie złe. Poprawna odpowiedź to 1793, nie umiem tego mówić. Nam nie ma już z czego zabrać ci cię. 1793. Minus 10, dobra, minus 10. Tak. Ostatnie pytanie o 10 punktów, tak? Ile lat ma Kuba Wojewódzki? No. Można się o 100 pomylić? Dwa lata można się pomylić, o 2 lata. Po setce przestałam już liczyć. Ale on jest chyba starszy niż 60. Nie, chyba nie. Bo to jest tak nie, to już grube, co ty robisz, że tak, ja już nie wiem. Się zaufać. 5 sekund. Może się pomyliłeś. Zaraz wydaje mi się, że mam rację. Dobrze, tak. Wracamy. Okej. Okay. Co to jest? 25. Kuba uważa, że 25. Poprawna odpowiedź to jest 60, rocznikowo 61. Tak, no ja tu się pomyliłam o jedno. Ale taktyka wymagała, żeby zagrać tak. I ale czuję się na 25. I tego się trzymajmy, tak? Ukradliście złą odpowiedź. Myśleliśmy, że 62. Wygrali ci, co mieli wygrać. Reżyserka poszła w dobie z kamerą. Gratulacje! Bumerski żółwik i misiaczek. No, zobaczcie, jak wyglądają zwycięzcy. Gratulacje. Słuchajcie, próbowaliśmy to liczyć różnymi kalkulatorami, na różnych liczydłach, no niestety. Z systemem nie wygramy po prostu, no była ustawka. Tak naprawdę jesteście w moim studiu, mój stary no, robił scenografię, ustawka. A moja mama robiła kanapki, no. Okay. Więc trochę byłoby głupio, gdybyście wygrali, tak? I to są twoje urodziny. I to są moje urodziny. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Subscribe i dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. I oglądajcie The Traitors, Zdrajcy na TVN i Playerze. Dajcie łapkę w górę. Łapki w górę, subiki, komentarze. Oglądajcie też nasze przygody w The Traitors, Zdrajcy w środy o 21:35 w TVN i na Playerze. Juhu! I subiki, i lajki.